Przemysław Majchrzak, wójt gminy Wągrowiec, zaprosił sołtysów do sali widowiskowej w Łeknie na gminne obchody Dnia Sołtysa. Dzień Sołtysa obchodzimy 11 marca. Szczególnym wydarzeniem dla sołtysów w Polsce było utworzenie samorządu terytorialnego w 1990 roku. Sołtys stał się wtedy organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, czyli sołectwa. Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy oraz zaproszeni goście, między innymi wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Agnieszka Grzechowiak oraz wiceprzewodniczący Jarosław Maciejewski. Nie zabrakło też wicestarosty Michała Piechockiego, a także naczelników i prezesów jednostek OSP z terenu gminy Wągrowiec. W uroczystości z okazji Dnia Sołtysa udział wzięła też Damiana Nowak, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W trakcie spotkania wyróżniono sołtysów, którzy w tym roku obchodzą jubileusz 15-lecia pełnienia funkcji sołtysa. Andrzeja Maćkowskiego, Krzysztofa Majera, Stefana Kamińskiego i Kazimierza Tomczaka, którzy właśnie w tym roku obchodzą swój jubileusz 15-lecia wspólnie, tak jak pan przewodniczący, na sołectwie. Jak poinformował wójt gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak, sołtysi z terenu gminy Wągrowiec zostaną wyróżnieni za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Pragnę wszystkich zgromadzonych poinformować, że w dniu jutrzejszym z rąk pana marszałka Krzysztofa Grabowskiego nasi koledzy otrzymają wyróżnienia za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Wszystkie panie, wszyscy panowie, sołtysi z terenu gminy także otrzymają to wyróżnienie, albowiem na mój wniosek koło gminne Stowarzyszenia Sołtysów gminy Wągrowiec będzie odznaczone, to odznaczenie zostanie przytroczone do sztandaru. Pragnę poinformować, że wyróżnienia otrzymają następujące osoby. Kolega Benedykt Witt, kolega Stefan Strychalski, kolega Michał Nogalski, kolega Eligiusz Ronka, kolega Tomasz Kufel i kolega Jan Kaniewski oraz koło gminne Stowarzyszenia Sołtysów gminy Wągrowiec. W trakcie spotkania wójt podziękował strażakom za pomoc w usuwaniu skutków nawałnic, które przeszły w lutym nad gminą Wągrowiec. Wicestarosta Michał Piechocki w imieniu zarządu powiatu wręczył Krystynie Zielkę, sołtysowi w Tarnowie Pałuckim, najwyższe powiatowe odznaczenie – Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego. Zarząd powiatu przyznał nagrodę szczególną, najwyższą nagrodę, jaką przyznaje Zarząd Powiatu, jest to Nagroda Herbu Powiatu Wągrowieckiego. Koleżanka Krystyna Zielka. Bardzo proszę pana starostę o wręczenie wyróżnienia. Skoro Dzień Sołtysa, to nie mogło zabraknąć życzeń i pysznego okolicznościowego tortu. Z okazji Dnia Sołtysa na państwa ręce wszystkim sołtysom gminy Wągrowiec i członkom rad sołeckich przekazujemy słowa uznania za codzienny trud, za pracę, za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. Sołtys to bezpośredni łącznik pomiędzy miejscowością a gminą. To bezpośredni przekaziciel tego wszystkiego, co wymaga naszej administracyjnej, gminnej wrażliwości, by właśnie w tej małej ojczyźnie wszystkie sprawy biegły tak, jak mieszkańcy tego pragną i by żyło się lepiej i wygodniej. Każde z 43 sołectw gminy jest jakże odmienne. Wśród nich są liczebnie, terytorialnie niewielkie sołectwa, takie jak choćby Bracholin, Kiedrowo, Kamienica,
ale też tak ogromne i rozległe jak Kobylec, jak Łekno, jak Żelice. Mieszkańcy każdego z tych sołectw mają inne potrzeby i inne oczekiwania, które zgłaszają za Państwa pośrednictwem do realizacji w naszej gminie. Bycie sołtysem to codzienna praca nastawiona na pojednanie w sołectwie i budowanie mostów zrozumienia po każdej ze stron. To bardzo trudny obowiązek wyjaśniania powziętej wcześniej wiadomości dotyczącej zmian w przepisach, zmian prawa, jakichś innych nieoczekiwanych zdarzeń, które spowodowały, że wcześniej podjęte plany musiały ulec zmianie. Dzięki Państwa i w sołectwach podejmowanych inicjatywom przez Rady Sołeckie i Sołtysów we współpracy z Radą Gminy i mną i moimi współpracownikami. W tym zbiorowym wysiłku przy wsparciu środków samorządu województwa wielkopolskiego, przy wsparciu środków z programu rozwoju obszarów wiejskich, przy dofinansowaniu z rządowych programów, naprawdę zmieniamy oblicze naszych miejscowości. Czasami sami tego nie zauważamy, bo tak łatwo przyzwyczaić się do dobrego. Tak łatwo zapomnieć o trudzie, który towarzyszył dojściu, doczekaniu tego momentu. Czasami wręcz im więcej tego wspólnego wysiłku i uczynionych dóbr, to jak w porzekadle, w miarę jedzenia apetyt rośnie i wszyscy pragniemy coraz więcej. Nie ogranicza nas wyobraźnia ani pracowitość, a jedynie możliwości finansowe. W tym miejscu pragnę zapewnić wszystkie panie i panów sołtysów w imieniu własnym, w imieniu Rady, że jesteśmy otwarci na wszystkie sprawy naszego mieszkańca. I te zbiorowe, ale także i te indywidualne. Niedawno właśnie najwięcej tych indywidualnych rozwiązywaliśmy problemów, będąc na poszczególnych nieruchomościach. Albowiem w wyniku wichury, która przeszła nad naszą gminą od 16 do 19, ponad 100 obiektów budowlanych uległo w różnym stopniu uszkodzeniu. Komisja powołana przeze mnie za zgodą pana wojewody wielkopolskiego, której pracami kierowała pani kierownik referatu inwestycji, wspólnie z zastępcą kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, odwiedziła wszystkich w krótkim okresie czasu i udzieliła niezbędnej pomocy. Zadbaliśmy, by ci, którzy musieli na krótko opuścić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, znaleźli bezpieczny azyl. To wszystko, co uczyniliśmy, oparte było na współdziałaniu i oparte było na fundamencie samorządu, to jest w zasadzie pomocniczości. To dzięki otwartości, pracowitości i życzliwości wiele z napotkanych problemów znalazło szczęśliwe rozwiązanie. Szanowni Państwo, drodzy sołtysi, sołtyski i sołtysi, w dniu Waszego święta, w dniu 11 marca, Dzień Sołtysa, życzę Wam, abyście krocząc wśród swoich mieszkańców byli raz dumni z tego, co żeście zrobili,
dwa otrzymywali jak najwięcej uśmiechów, radosnych pozdrowień z tego, co wspólnie razem mogliście osiągnąć. Być sołtysem to ważna sprawa, a sołtys niech brzmi dumnie w waszej miejscowości. Funkcja sołtysa ma wiekową tradycję. To synonim dobrego gospodarza, który dba o zbiorowe potrzeby wspólnoty, reprezentując ją także na zewnątrz, którego mieszkańcy ci darzą zaufanie. Chciałbym złożyć w tym dniu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, realizacji zamierzonych celów, odwagi i cierpliwości dla wszystkich pań i panów sołtysów w związku z pełnieniem tak ważnej funkcji. Dziękuję. Bardzo jest mi miło, że mogę dzisiaj w tym wyjątkowym dniu być razem z Państwem. I pan marszałek Krzysztof Grabowski kieruje na ręce pana tutaj wójta Przemysława Majszaka życzenia dla pań i panów sołtysów. Ten dzień, który właśnie obchodzimy dzisiaj, jest doskonałą okazją, aby podziękować wam za energię, troskę, zatroskanie w sprawie wsi. Wy jako osoby wywodzące się z lokalnych społeczności jesteście głosem wsi, biorąc na siebie zadania powodzenia społeczności lokalnej i reprezentowania jej na zewnątrz. Podejmowane przez was inicjatywy przyczyniają się do rozwoju miejscowości, integracji mieszkańców. Dlatego na szczególne wyróżnienie zasługuje wasz wysiłek i zaangażowanie włożone właśnie w rozwój sołectw. W dniu tym wielkim dla was dziękuję wam za waszą pracę, za integrację, za to, że jesteście. Szanowni Państwo, w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego chciałabym Państwu złożyć serdeczne gratulacje, ale także i podziękowania za wasze zaangażowanie i tę pracę na co dzień. Jesteście liderami swojej lokalnej społeczności, to wy jednoczycie ludzi i działacie na ich rzecz. Chciałabym również serdecznie Państwu podziękować za to, że przyłączyli się Państwo do pomocy dla naszych braci zza wschodniej granicy. Bardzo dziękuję za tę pomoc, za wszystkie dary, za wszystkie zebrane pieniądze. Jest to bardzo ważne, tym bardziej, że jest to z waszej strony odruch serca. W tym czasie, zanim jeszcze rządzący zorientowali się, że za naszą granicą jest wojna. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, gratuluję i życzę sukcesów i jak najlepszej współpracy na przyszłość, również z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Na zakończenie spotkania wystąpił Zbigniew Grabowski, który opowiedział zebranym o gwarze. Warto dodać, że Zbigniew Grabowski jest autorem książki Nabytki z humorem, czyli Na wesoło w gwarze poznańskiej. Zachowało się już niewiele tych, że tak powiem, języków gwarowych. Państwo doskonale tutaj wiecie, że jest gwara śląska jeszcze w użyciu i przykładowo taki wierszyk bardzo dobrze znany, Brzechwy, który mówi mniej więcej tak. Stoi na stacji ciężka lokomotywa, ogromna i kocnik spływa. A po śląsku brzmi to mniej więcej tak. Jest na Bankowie ciężko maszyna, rubo jak kachło, nie limuzyna.